Witajcie na kanale Kwasa w Gronie. Zostało nam w sumie dwa mecze do takiej dłuższej przerwy międzysezonowej. Będziemy musieli znaleźć jakiś spręg partnerów. Zobaczymy, jak to pójdzie. Może powierzę to asystentowi mojemu. Teraz ruszamy na mecz Zagłębie. Mam nadzieję, że ostatnie odcinki Wam się podobały. Zostawcie komentarz pod tym filmikiem. Widziałem, że tam problemy z wiadomościach trener Bristol Rovers. I ja bardzo lubię ten klub i chętnie może go w przyszłości poprowadzę. Tutaj w tym Football Managerze zrobię z niego specjalną karierę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało później, gdzie trafimy, gdzie co zrobimy dalej z tą karierą RS-ową Rzeszów, jak daleko zajdziemy tym zespołem, no i czy w ogóle uda nam się utrzymać w tym zespole. Cel jest ekstraklasa, taki sobie cel postawiłem. Mam nadzieję, że uda mi się go zrealizować. No, kontuzja Buczka, niedobrze. Mam nadzieję, że zdąży się wykurować przed Zagłębiem Sosnowiec. No i będziemy musieli pomyśleć, co zrobić, jak podejść do tego meczu. Wydaje mi się, że no, wiadomo, Zagłębie Sosnowiec w roli faworyta, no mocniejszy zespół. No, nie można tutaj powiedzieć, że nie. Robert Sulewski kontuzjowany. No ja po prostu nie wiem, ile? Jeden dzień. Zobacz, widzicie, miałem się zająć tymi zapisami i chyba to ogarnę po tym odcinku z marszy. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Czekamy, aż będzie zapis. Mamy to. No i ruszamy dalej. Jest mecz przed nami z Zagłębiem Sosnowiec. Dobra, no 5165, tutaj nie ma co się kłócić. I tak, wracę na bramkę Wolski. Sulewski jest 95 kontuzjowany, więc niestety Geniec musi zostać. Loszy tutaj wolałem Mikulca, o ile też nie jest kontuzjowany. Mikulec. Na ten moment Mikulec, Piątek, Zakrzyw, Kraj, dobra. Wróci Adamiec, wróci Kaliniec, aczkolwiek Płatek też mógłby zostać. Renat Kaliniec wróci na tą pozycję środkowego pomocnika obrony. Teraz Czernysz tutaj, Adamski jak najbardziej. Popatrzmy, jak to wygląda. Ok, Gruca. No i wiadomo, tutaj Hebel jest kontuzjowany, więc wejdzie Vinicius, Ferreira, cudzoziemiec. I tak, jest Jernak na pewno, więc nie będziemy mogli wystawić drugiego zawodnika. Zaraz nam się zapali tutaj okienko, że dwóch cudzoziemców. No niestety będziemy musieli wystawić Domona, znaczy nie niestety, okej, Domon Kubowicz z U21 w składzie jest na ten moment Geniec i on co stanie? Buczek, Dziubiński i Buczek wbijają do pierwszego składu. Zamieńmy ich troszkę rolami. Odgrywający wsparcie, Buczek, cofnięty napastnik, atak. Nie, no wysunięty napastnik, a tak, zobaczymy, jak on się sprawował. Mikulec, ok, Zakrzyw, Kraj, patrzymy, Loszy może za Pytowskiego, Daniel na ławce rezerwowej, Gruca, jest Czernysz tutaj. Ok, wydaje mi się, że na ten moment zostanie taki skład. Mógłby zagrać jeszcze przecież Jaroszyński za Domona, nie, Jaroszyński za Kubowicza i teraz zagramy takim zestawieniem. Tak, Jaroszyński, Domon, czy tutaj środkowy obrońca. Nie będzie środkowy obrońca po prostu. Ruszamy na mecz z
Zagłębiem Sosnowiec. Chyba nie wybrałem trzech rezerwowych dodatkowych, no ale szybko, szybko, szybko i mówi się trudno. Jest. Gramy przeciwko tak. Jest na pewno Nowak, znany piłkarz Olaf Nowak. Jest Pawłowski. Jest Antonik, Kamil Antonik, tutaj no nie ma jakichś tam wielkich gwiazd, ten Ola wydaje mi się, no i oczywiście Patryk Małecki, piłkarz Zagłębia Lubin, Zagłębia Sosnowiec, teraz Stali Mielec. Ruszamy. Patrzę, no cały czas lekka przewaga Zagłębia. Zobaczmy w tabeli, jak to wygląda. Czwarta pozycja Zagłębia, siódma pozycja. No właśnie, czy Oliwiera strzela bramkę? Wróćmy na boisko. Zobaczmy, jak. No, z rzutu z główki Małecki, dośrodkowanie Joe Oliwiera strzela nam bramkę, ale na szczęście była pozycja spalona. Nie, został uznany. Następna bramka była pozycją spaloną. No. Olaf Nowak, druga bramka. Spróbujmy zagrać. Przejdźmy do taktyki. No tutaj spróbujmy zagrać defensywnie. Rozpocznijmy drugą połowę. Polecenia dla piłkarzy. Rozpocznij drugą połowę. Instrukcja dotycząca rywali może nie. Polecenia dla drużyny. Strzały z każdej pozycji. Zobaczymy, jak to się przełoży. Trzecia bramka, Olaf Nowak. Tak, wprowadzamy zmiany, spróbujemy zagrać defensywnie. Przegrywamy ten mecz. No, moglibyśmy się spodziewać, że no, czyżby była bramka dla Aresowi Rzeszów. Ciubiński strzela gola. Mam nadzieję, że nie był na pozycji spalonej. Jest gol. Tak jest, wyszedł na pozycję, jest 3-1. Honorowa bramka, to się liczy. Jaroszyński wybija piłkę. Nie wiem, czy widzieliście to, co ja aktualizuję. To była pozycja spalona. No, niestety ten mecz skończył się przegraną Resowi. Tak, wydaje mi się, że to będzie. Myślimy asystenta. No, szkoda, szkoda tego meczu, no ale wiadomo, takie mecze się też zdarzają. Zapraszam Was na następny odcinek Kwasogrania, który już będzie niebawem. Mam nadzieję, że taki mecz na szybko też Wam się podobał. Nie mogliśmy dać tego, co kibice oczekują od nas, czyli zwycięstwa, ale jeszcze wiele meczy przed nami. Będziemy się starać piąć w górę tabeli. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.